jutro pogoda nas nie zawiedzie. Będzie przyjemnie, ciepło, tylko słońca mogłoby być trochę więcej. Małgorzata Rumszek, witam i zapraszam na szczegóły prognozy. Pogodę nad Pomorzem kształtuje obszar wysokiego ciśnienia, rozciągający się od Rosji poprzez Europę Centralną, Alpy, aż po krańce północnej Afryki. Po północnych obrzeżach tego obszaru wieczorem i na początku nocy przemieszczać się będzie mało aktywny, chłodny front, który przyniesie trochę chmur i niewielki lokalny deszcz. Po przejściu frontu z zachodu zacznie napływać chłodniejsze i wilgotniejsze powietrze polarnomorskie, w którym na początku przyszłego tygodnia będą tworzyć się kłębiaste chmury z przelotnym deszczem. Możliwe będą też burze. Tymczasem w nocy na początku będzie pochmurnie, może też przelotnie popadać. Później pojawią się rozpogodzenia nawet do bezchmurnego nieba. Wiatr będzie słaby. Na termometrach od 12 do maksymalnie 13-14 stopni nad samym morzem. Ciśnienie w Gdańsku wynosi 1020 hektopaskali i będzie się wahać. Niedziela rozpocznie się pogodnie, jednak w ciągu dnia chmur zacznie przybywać, zwłaszcza na południu regionu, ale padać nie powinno. Powieje słaby wiatr, czasami umiarkowany. Termometry pokażą od 17 do maksymalnie 24 stopni. Ciśnienie zacznie powoli spadać. Na Bałtyku wiatr południowy do południowo-zachodniego wiać będzie do 5 stopni w skali Beauforta. Jutro dominować będzie kierunek zachodni i wiać będzie z podobną prędkością. Dziękuję za spotkanie, udanego wieczoru, do zobaczenia.